miasta Ostrowa Wielkopolskiego pani Beaty Klimek. Witam gorąco wszystkich uczestników oraz gości debaty europejskiej w naszym mieście. 15 lat temu Polska stała się częścią Unii Europejskiej. Obok Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Malty i Cypru dołączyliśmy do 15 państw tzw. Starej Unii. Było to największe rozszerzenie w całej jej dotychczasowej historii, a Polska największym krajem, która dołączyła wtedy do wspólnoty europejskiej spośród tych 10, które 1 maja 2004 roku weszły do Unii Europejskiej. Doceniając rocznicę tego niezwykle ważnego dla nas wydarzenia, uświetnimy dzisiejsze spotkanie wspólnym odśpiewaniem hymnów Mazurka Dąbrowskiego oraz Ody do Młodości, do Radości. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność do hymnu państwowego.
proszę gospodarza dzisiejszego spotkania, prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego, panią Beatę Klimek. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie premierze, szanowni panowie posłowie, szanowna pani doktor, szanowni państwo parlamentarzyści i samorządowcy, drodzy mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, wszyscy obecni, zacni goście. Nieczęsto zdarza się sytuacja, aby w jednym dniu i w jednym momencie nasze miasto gościło co najmniej kilku czołowych pretendentów do Parlamentu Europejskiego. Powiem nawet więcej. Nasze dzisiejsze spotkanie to bezprecedensowe wydarzenie w Ostrowie Wielkopolskim. Nigdy wcześniej nasze miasto nie było miejscem rozmowy o naszej przyszłości w Europie w tak szerokim i w tak zacnym gronie. Dlatego jako gospodarz tego spotkania, a przede wszystkim jako prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, na początku tego wystąpienia pragnę serdecznie powitać in gremio wszystkich kandydatów do Parlamentu Europejskiego, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w debacie europejskiej w naszym mieście. Jak państwo widzicie, jest to otwarte spotkanie z udziałem mediów i mieszkańców, którzy chcą wiedzieć, jak definiujecie państwo swoje cele i obecność w Parlamencie Europejskim na najbliższe 5 lat kadencji tej instytucji. Witając wszystkich państwa, cieszę się, że Ostrów Wielkopolski i jego mieszkańcy są dla państwa ważni. I że pomimo wielu obowiązków przyjęliście państwo zaproszenie i pojawiliście się właśnie tutaj, w Ostrowie Wielkopolskim. Jako prezydent tego miasta czuję dziś na sobie odpowiedzialny, a jednocześnie bardzo miły obowiązek przedstawienia państwu skrótowej charakterystyki samorządu miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zwłaszcza w kontekście naszej działalności związanej z obecnością w Unii Europejskiej. A Ostrów Wielkopolski to zdecydowanie proeuropejskie miasto, które szczególnie docenia ideę integracji europejskiej i zjednoczonej Europy. Muszą też państwo również wiedzieć, że to ponad 70-tysięczne miasto jest siedzibą drugiego pod względem liczby ludności powiatu w Wielkopolsce. Jednak w wielu innych dziedzinach to my jesteśmy pierwsi. To w Ostrowie powołaliśmy do życia ostrowski rynek energetyczny. Jest to innowacyjny i pionierski projekt w skali całego kraju. Nie tylko produkujemy własny, ekologiczny, zielony i tańszy prąd, ale również budujemy własne sieci energetyczne. Już niedługo nasza zielona energia popłynie do pierwszych ostrowskich mieszkań. To w Ostrowie po raz pierwszy w Wielkopolsce na ulicę wyjechały autobusy zasilane właśnie tą czystą, zieloną energią elektryczną. To w Ostrowie jako pierwsi w naszym regionie reaktywowaliśmy szkolne gabinety stomatologiczne. To wreszcie w naszym mieście jako pierwsi w Wielkopolsce uruchomiliśmy system teleopieki oraz specjalnie przystosowane mieszkania dla seniorów, o których mówiono w całym kraju na początku tego roku. Pierwszymi w Wielkopolsce są również nasze Muzeum 3D i Mediateka, które podobnie jak zakup niskoemisyjnych, zasilonych zieloną energią autobusów, pojawiły się w naszym mieście właśnie dzięki europejskim funduszom. Ostrów Wielkopolski to średniej wielkości miasto z dużym potencjałem. Cechuje nas nowoczesna gospodarka komunalna, progresywna polityka społeczna i prorodzinna, innowacje, dbałość o ochronę środowiska i pilotażowe w skali kraju rozwiązania, które realizujemy dla naszych mieszkańców i z myślą o naszych mieszkańcach. Mamy również kolejne aspiracje i ambicje, aby wyróżniać się w tym, co ważne i dobre i potrzebne dla życia każdej lokalnej społeczności. Nie ma jednak najmniejszych wątpliwości, że nasze dotychczasowe samorządowe osiągnięcia nie udałyby się w tak dużym stopniu bez wsparcia funduszy europejskich. To dzięki ich aktywnemu i skutecznemu pozyskiwaniu rozwój naszego miasta oraz jakość życia naszych mieszkańców stają się
coraz lepszy. Jest dziś wyjątkowo dobry moment i miejsce, aby powiedzieć, że Ostrów Wielkopolski w czasie minionych 15 lat pozyskał blisko 182 miliony złotych z funduszy europejskich w ramach projektów inwestycyjnych i społecznych. Cieszę się również, że najwięcej z tej kwoty, bo aż ponad 122,5 miliona, udało nam się pozyskać w ostatnich 4 latach. Stanowi to niemal 70% z całego dotychczasowego wsparcia finansowego, które otrzymaliśmy z Unii Europejskiej. Bez tych pieniędzy nie udałoby nam się wykonać wielu ambitnych inwestycji. A to przecież dzięki nim nasze miasto jeszcze szybciej się rozwija, stając się coraz piękniejszym, zasobniejszym, coraz bardziej nowoczesnym. Dlatego Ostrów Wielkopolski głęboko wierzy w ideę integracji europejskiej. Na poziomie naszej małej ojczyzny od wielu lat prowadzimy również udaną współpracę z naszymi zagranicznymi partnerami. Szczególnie dobre i trwałe są nasze relacje z naszymi niemieckimi przyjaciółmi z miast partnerskich Nordhausen i Delitzsch oraz z francuskim miastem Vergerac. Można powiedzieć, że razem tworzymy swoisty samorządowy trójkąt weimarski, w którym dbamy o nasze dobre relacje i umacnianie przyjaźni między naszymi miastami i mieszkańcami. Z kolei nasza młodzież czynnie korzysta z programów wymiany, praktyk, staży międzynarodowych, bo ważne są dla nas nie tylko projekty infrastrukturalne, ale również programy społeczne i edukacyjne, które budują europejską wspólnotę i które zbliżają do siebie mieszkańców z różnych krajów. To dzięki nim młodzi Ostrowianie, Polacy oraz przedstawiciele innych nacji czują namacalnie, że są nie tylko obywatelami swoich państw, ale także aktywnymi Europejczykami, mogącymi korzystać ze swobody podróżowania, swobody pracy i przepływu kapitału, jaką daje nam Unia Europejska. To pokazuje również, jak wiele w budowaniu dobrej polityki zagranicznej i pozytywnych relacji między krajami czynią samorządy terytorialne, które od blisko 30 lat restytucji wnoszą cenny wkład we współpracę ze społecznościami regionalnymi innych państw. Między innymi za te dobre praktyki Ostrów Wielkopolski w 2017 roku został wyróżniony dyplomem europejskim przyznanym naszemu miastu przez Radę Europy. Z kolei przed miesiącem otrzymaliśmy wyróżnienie jeszcze wyższej rangi w postaci flagi honorowej Rady Europy. To dowód na to, że nie ustajemy w naszych proeuropejskich działaniach i że są one wciąż zauważane i doceniane poza granicami naszego kraju. Sądzę, że takim będzie również nasze świętowanie 15-lecia akcesji Polski do Unii Europejskiej, które w naszym mieście uświetniła europejska majówka pod patronatem Komisji Europejskiej. Podczas tego wydarzenia Ostrowianom i naszym gościom pokazaliśmy m.in. inwestycje zrealizowane dzięki funduszom europejskim, to jak ważne stanowią one dla nas wsparcie, ile więcej można dzięki nim uczynić dla mieszkańców. I przede wszystkim to, jak bardzo zmieniło się nasze miasto dzięki dużemu zastrzykowi funduszy europejskich. Chcę jednak wyraźnie podkreślić, że naszą obecność w Unii Europejskiej postrzegamy i rozumiemy nie tylko przez pryzmat materialnego wsparcia, które otrzymujemy głównie dzięki polityce regionalnej Unii, lecz także przez pryzmat wspólnoty. Przez pryzmat wspólnoty idei, wartości, praw, a także obowiązków, które wiążą się z naszą obecnością w Unii Europejskiej. Integracja europejska, solidarność z innymi krajami Europy, szacunek do instytucji Unii Europejskiej to fundament polskiej racji stanu na kolejne, miejmy nadzieję, jak najdłuższe lata. Jest to przekonanie, które wynika z 15 lat naszej dotychczasowej obecności w Unii Europejskiej, które samorządom dało największą w swojej historii szansę rozwoju. Wykorzystując tę szansę najlepiej jak możemy i potrafimy, jako prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego głęboko wierzę, że nasze oddolne, samorządowe działania
to pozytywna cząstka, którą wkładamy w budowanie Europy, o jakiej wszyscy marzymy. Solidarnej, nowoczesnej, otwartej na współpracę i wymianę dobrych praktyk, rozwijającej się, a przede wszystkim dbającej o dobrych mieszkańców. Przez 15 lat obecności w Unii Europejskiej Polsce, Wielkopolsce i naszemu miastu udało się bardzo wiele. Teraz przed nami kolejnych 5 lat, które znowu musimy i chcemy wykorzystać najlepiej, jak to tylko możliwe. Chcę wierzyć, że ten cel, bez względu na różnice polityczne czy światopoglądowe, będzie łączył każdego, komu bliskie jest wzmacnianie polskiej obecności w Unii Europejskiej i nasza dobra przyszłość w zjednoczonej Europie. Bardzo dziękuję.